No proszę, proszę, jak my te wnusie takie nasze poubieramy, to hu, hu, hu. Daj mi tutaj rączka. O matko, jak to trzymie. Bawełniane są dobre szmatki do podłogi. Zbliża się czas myślenia o tym, co komu kupić, a wśród obdarowanych mamy i młodszych, i starszych, a bielizna, ładna bielizna jest zawsze kuszącym pomysłem na prezent, tylko jak zrobić trafiony prezent z asortymentu bielizny. No ale nam to nic strasznego, bo my mamy taką ekspertkę, że hej, która dzisiaj do nas zawitała i właśnie nam powie, jak zrobić komuś trafiony prezent z bielizny. Kto jest z nami? Nasza gwiazda, Blanka Gankowska, dawno jej nie było, ale słuchajcie, jak się ma takie gwiazdy, to się jest najmądrzejszą babcią na świecie. I mam do ciebie pierwsze pytanie. Co można, a z czym należy ostrożnie w upominkach bieliźnianych? No oczywiście biustonosz. Kochane, to ostrożnie? Ostrożnie, oczywiście, że ostrożnie. Teraz już za chwilę będą Mikołajki, więc my w pracy witamy i gościmy bardzo dużo różnych Mikołajów, którzy... Panów na przykład. Panów oczywiście, którzy potrzebują czegoś na... I przychodzą tak do ciebie? Pod poduszkę. Teraz już nie. Po tylu latach ja mam akurat ten komfort, Beatko, że mam bazę, podaję telefon żony, czy przyjaciółki, czy siostry i ja w bazie znajduję sobie, wiem co lubi, co nosi, więc u mnie jest łatwiej. Ale rzeczywiście radzę, żeby nie kupować tego biustonosza, kiedy dokładnie nie wiemy, jaki ma rozmiar, a mężczyźni znają dwa, chciałam powiedzieć. 80B i 75C. I wszystkie żony mają takie rozmiary, tak? I ja zawsze tłumaczę, że no niestety to nie jest na pewno dobry rozmiar, ale jest dużo innych takich fajnych rodzajów bielizny, z którymi można poszaleć. No właśnie, ale ja chciałam też podpowiedzieć, jeżeli chciałybyście zamówić sobie coś u waszych Mikołajów, to można też na przykład, na pewno w większości salonów brafiterskich, kupić coś, co nazywa się karta upominkowa, czyli wpłacacie jakieś pieniądze, ktoś wpłaca, dostaje kartę i obdarowana osoba idzie i sobie dobiera stanik. Tak. To jest też fajny pomysł taki pośrodku bielizny, a kasy na bieliznę. Tak, a poza tym słuchajcie, teraz na przykład u nas w moich salonach jest tak, że my pakujemy to w piękne pudełeczko, w śnieg, w jakieś piórka na walentynki, świąteczne opakowanie też jest tam ważne. Natomiast to jest dobre rozwiązanie, kiedy wiemy o tym, że my lubimy sobie kupić coś same, albo wybrać sobie. Tak, prawda? A mamy to z przeznaczeniem, tak, i nie oczywiście wydamy na nic innego. To jest coś innego niż koperta z pieniędzmi. Z kasą, tak, no ale konkretnie. Dobra. Czyli przede wszystkim ostrożnie z biustonoszami. A pozostałe części bieliźnianej garderoby możemy próbować trafić? Oczywiście, że tak. Możemy. I co my mamy, Blaniusza? Słuchajcie, oczywiście co? Na Mikołajki, pod poduszkę tak zwaną, jakąś drobnostkę, kiedy musimy coś, chcielibyśmy coś kupić takiego niezbyt drogiego, a coś uroczego, no to oczywiście wszystkie rodzaje majtek. Majtasy. Majtki, słuchajcie, są fajne, fajnym są, dobrym są zakupem, ponieważ są, jest duży wybór tych majteczek, gdzie są tak kolorowe, które są z nadrukiem, ale czyli majtki na szczęście laserowo ścięte. Są piękne, można wybrać troszeczkę koroneczki, jakichś fajnych takich, o. Myślę, że taki upominek dla córki, synowej, wnuczek nastoletnich to jest bardzo fajna sprawa, ale oczywiście, jak ten rozmiar majtek wybrać, no, tak na oko czy na tyłek? No. My zawsze się śmiejemy, że na oko to nie, ale tu jest o tyle prościej, że mamy cztery rozmiary. Mamy S-kę, to jest dla takiej bardzo małej, drobnej osoby, M-eczka to jest dla takiej drobnej, ale już nie takiej strasznie malutkiej, tak? L-ka to jest taka standardowa, którą ja noszę i tak naprawdę... A XL-ka to ja. A XL-ka to ty, dokładnie. Dobrze. Zobacz, te też są troszeczkę już inne. Ale ja rozumiem, że takie figi są teraz trendy, bo właśnie drugie pytanie, jakie mam do ciebie, to są, jakie są, słuchaj, trendy w modzie bieliźnianej dla osób na przykład młodszych, gdybyśmy my chciały zrobić taki prezent gwiazdkowy
komuś, bo dzisiaj bardziej o tym niż o bielizni. Dla nas, chociaż też masz dla nas. Jeżeli babcie kupują prezent wnuczkom, no to wszystkie kolorowe majtki, wesołe. Czyli jest moda na wesołe majtki. Tak, na wesołe, kolorowe majteczki. One są w różnych tam na drukach, więc tutaj akurat ta nasza firma, którą my lubimy i którą, no to każdy coś dla siebie na pewno fajnego znajdzie. Dziewczyny dochodzą często w dżinsach, w spodniach. Wybieramy ciemniejsze majtki, nie kupujemy już białych. Nie kupujemy stringów, prawda? Stringów teraz już jest coraz mniej. Ale stringi są też medycznie bardzo niedobre. Ale chyba też młode dziewczyny już tych stringów bardziej idą w bokserki, w biodrówki. Bokserki, wygodne gacie. Teraz jest trend na bardzo wysokie majtki. Och, więc bardzo jestem modna, bo od lat noszę wysokie majtki z golfem. Ja też lubię ten trend bardzo i on mi się też bardzo podoba, bo jest po prostu wygodne. Wszystko jest fajnie trzymane. Nic nam nie wychodzą jakieś boczki, jakieś bułeczki. Nasza piekarnia znowu mi się przypomina. Ale chcę, żebyście zobaczyli, że naprawdę jest duży wybór i można. A to, co pokazujesz, to akurat jest z polskiej marki, która nazywa się Paloma Pink. Paloma Pink, tak. I zobaczymy teraz stronę Paloma Pink, bo ja bym nie była sobą, gdybym wam na stronie Paloma Pink nie załatwiła świątecznego rabatu, chroniąc nasze portfele przed zrujnowaniem. Strona palomapink.com i tam jest, widzicie, tam są bardzo fajne rzeczy i tam na kod rabatowy, uwaga, hasło madrababcia15 z dużych liter jest 15% rabatu na cały asortyment. Paloma Pink to jest marka, gdzie raczej szukajmy upominków dla osób młodszych. Nie, niekoniecznie. No to powiedz właśnie, słuchajcie, bo to nowa marka jest. Tak, oczywiście, że tak. No, ja tak naprawdę myślę sobie, że tam jest bardzo dużo koloru, ale my też pod ciemne spodnie, pod i babcie przecież tak samo, nie trzeba chodzić tylko w czarnych majtkach, prawda? Ja uważam, że zobacz, jest tak dużo fajnych tych kolorów, gdzie i tam też, nie wiem, czy zwróciłyście uwagę, są cztery rodzaje majtek, gdzie sobie od razu klikamy, wybieramy. Możemy wrócić na stronę, o właśnie. Jaki fason chcemy? Klasyczne to są takie zwykłe majteczki. Maxi to są wysokie, już bardzo takie wysokie, głębokie figi. Bazeny to są bardzo wycięte i maxi bazeny to są takie, gdzie są boczki szerokie, a ta pupa się zwęża troszeczkę jakby. I jest goła. Tak, jest goła. Jest pytanie od naszych uczestniczek, czy te tkaniny, które pokazujesz, śliskie, są lepsze od bawełny, bo w głowach babć króluje jednak najlepsze bawełniane majtki. Ja nie wiem, ile razy my możemy o tym mówić, ale oczywiście powiemy, bawełna, jeśli chodzi o majtki, jest dobra czy niedobra. Blaniusiu, tłumacz się z tego. Słuchajcie, ja zawsze tłumaczę w ten sposób i daję to pod rozwagę i do przemyślenia. Bielizna dla sportowców nigdy nie jest bawełniana. Sportowiec, który uprawia sport, poci się, bawełna zatrzymuje wszystko w środku, nie wydala też ani tego potu i tak dalej. Czy więc chłonie na sobie po prostu, robi się mokra. Po prostu trzyma w sobie, bawełna jest taka dobra, żyzna gleba, która trzyma w sobie. Bawełna, bawełniane są dobre szmatki do podłogi. One wtedy świetnie wchłaniają wilgoć, prawda? Trzeba pamiętać o tym, że te wszystkie, oczywiście to są sztuczne materiały, ale w dzisiejszych czasach jest to oddychające, wprowadzające wilgoć, nie trzymające tej wilgoci w sobie, tak? Więc to wszystko jest na pewno ważne, ale myślę, że też jest zdrowsze na pewno niż bawełna. Jednak, ja na przykład bardzo lubię majtki, które są śliskie. Nie znoszę majtek takich tępych, na których zakładam coś i mi się. No to chodzi dużo w kupinkach, więc u ciebie to się wszystko fajnie. Ja akurat preferuję i widzę, że na przykład moja córka też, bo znam jej bieliźniarkę, absolutnie tworzywa śliskie, na których się ładnie układa ubranie. Natomiast te bawełniane purchle, które próbujemy nosić, no to są, powiedziałabym, bardzo, bardzo archaiczne. No właśnie, ale myślę, że tutaj akurat na tej stronie Palomy, jak przejrzycie, to można naprawdę sobie coś fajnego wypróbować, kupić nawet same majteczki, jedną sztukę, prawda, i zobaczyć, czy je lubimy. Czy ale na pewno podobnie. Młode dziewczyny nie będą chciały figów z majtek, z bawełny. Proponujemy stronę Paloma Pink, to nasza polska marka, nowa marka, na której są naprawdę do kupienia bardzo fajne, nowoczesne, modne i trafione bieliźniane prezenty. Agatki kupujemy
Na szczęście. Na szczęście, ale trzeba powiedzieć, że na stronie Palomy oni też specjalizują się w pięknych tkaninach, których produkują między innymi piżamy, taką odzież homewearową, ale proszę zobacz sobie... Homewearową, czyli po domu. Taką domową. Teraz jest chyba, to się taki zrobił trend bardziej też od naszej pandemii, że wyglądałyśmy trochę jak w piżamie, ale nie do końca chciałybyśmy w domu tak wyglądać. Elegancka piżama była. Dokładnie, ale są naprawdę bardzo fajne te piżamy i... Te piżamy są już trochę z wyższej półki cenowej, ale tak. Jeśli chcemy komuś sprawić prezent bardziej luksusowy i mamy na to środki, to na stronie Paloma Pink również możemy bardzo ładne komplety piżamowe kupić. Mój ulubiony strój nocny to falanelowe spodnie w kratkę i po prostu t-shirt. Ja nie mam piżam jako takich jednakowych. Kompletów. Ja akurat mam te bawełniane spodnie, czy flanelowe spodnie w kratkę i t-shirtkę, ale jakbym dostała taki komplecik, to kto wie, kto tak, wie. Tak, bardzo fajne są kolory, naprawdę z pięknych materiałów jest to zrobione. To jest trochę takie luźniejsze, oversize'owe, ma być takie... No to jest takie, wygodne, że można założyć do kamizelkę i cały dzień pochodzić tak, też w domu. No dobrze. Ale co? Mamy oprócz majtek mamy właśnie, bo mamy jeszcze naszą zaprzyjaźnioną z nami markę Julimex. To wiecie o tym, że my co roku robimy dla was przegląd Julimexu i wymuszamy, nie trzeba bardzo zmuszać, rabaty. Co ma dla nas ciekawego Julimex już dla nas lub też na upominek? Na pewno na upominek bardzo fajną rzeczą jest taka oto koszuleczka. Do niej można kupić też śliska. Sobie. Tak, ale ona bardzo fajnie, wiesz, trzyma się ciała, kiedy zakładamy sweter, jakąś koszulę, tak, pod marynarkę, to jest bardzo fajne rozwiązanie. Ona oczywiście może być też w innych kolorach i w komplecie, tak naprawdę, zobacz. Och, jaki śliczny komplet na prezent. To też jest na prezent fajne i możemy sobie też... A to już Julimex nasz. Tak, a to jest nasz Julimex. Pozdrawiamy Julimex, bo pewnie nas ogląda. Słuchajcie, strona Julimexu, oczywiście, tak jak co roku, mamy rabat. Taki sam rabat jak na Paloma Pink. Madra Babcia 15. Na obydwu stronach rabaty są do końca stycznia od teraz. W związku z tym na hasło Madra Babcia 15 możecie zrobić bieliźniany prezent z Julimexu czy z Paloma Pink, ale powiedz tak, mi, bo... ale też proszę no was, żebyście sobie szukały, zobacz, fajne opakowanie. Śliczne. Słodko zapakowane. Takie gadki, które tu w środku, wiesz, można sobie znaleźć, też są kolorowe i Julimex też ma bardzo fajnych takich rzeczy. No proszę, proszę, jak my te wnusietaki nasze poubieramy, to hu, hu, hu. No ale słuchajcie, może nas jakiś Mikołaj też tutaj ogląda i może będzie, proszę bardzo, pani Mikołaju. Możemy sobie też zamówić, żeby Mikołaj odwiedził stronę Julimexu. Tak. Możemy poprosić. Bo mam też do ciebie pytanie, bo zbliżają się też święta, gdzie jesteśmy w eleganckich kreacjach. Nadciąga Sylwester, gdzie pewnie część z nas pójdzie na bale. I powiedz mi, jak to w naszym wieku takim, powiedziałabym, grawitacyjnym, czy jest taka możliwość, żebyśmy się posiliły o sukienki, które no, są wydekoltowane, trochę odkrywają, a ten staniol, żeby nie był widoczny, słuchajcie, bo ja zawsze płaczę nad tym. Firma Julimex specjalizuje się w takich różnych dziwnych akcesoriach i takich niezwykłych rzeczach, które potrzebujemy naprawdę prawie na gwałt. Ja uwielbiam, na gwałt? Prawie na gwałt. Proszę, proszę, niech pani mówi. Bardzo słuchajcie, ciekawe. Ja uwielbiam te wszystkie taśmy. W ogóle nigdy tego nie używam. Co to jest? Używają rehabilitanci. Wiesz, te takie tejpowanie tak, ciała. Tak, tak. To jest na tej samej zasadzie. I naprawdę firma Julimex, teraz jest to bardzo takie trendy, że kiedy mamy duży dekolt albo nie możemy założyć biustonosza, bo czasami tak się zdarza, to naprawdę, słuchajcie, to jest cudowny wynalazek. A to duży biust też trzyma? Przetestowałam, też trzyma. Też trzyma. Ale coś się z tym robi, bo to pokazała się jak plaster opatrunkowy. Są dwa rodzaje taśmy, szeroka na większy biust, ja tak uważam, mam to przetestowane i jest troszeczkę węższa. Po prostu oklejamy sobie ciało, oklejamy sobie ten biust. A jest jakaś instrukcja? Na stronie internetowej firmy Julimex i w ogóle na YouTubie można obejrzeć filmiki i instrukcje, jak zrobić. Poka, bo ja tego nie znam. To jest takie, akurat malutkie są te zdjęcia, ale w internecie naprawdę
Ja to testowałam na sobie, jestem tym zachwycona, bo naprawdę trzyma się. Poczekaj, pokaż mi tą rurkę. Czyli my otwieramy taką rolkę tego, jak plaster. To jest jak plaster. I na przykład przyklejamy sobie tu i tu do góry, jak to się robi. Ja uważam, że nie. Pokaż, bo mnie to zainteresowało mnie to bardzo. No to już słuchajcie, otwieramy, będziemy obklejać Beatkę. No ale to tylko na kieckę możemy mnie okleić, bo się nie rozrzezuje z tego, co mam na sobie. Nie otworzę teraz tego, bo potrzebuję nożyczki. Aha. Ale generalnie każdy... Jaki dekolt potrzebowałabyś? Jeżeli potrzebujesz... Ja lubię karo taki, który mi zawsze wyłażą ramiona. Tniemy się na takie szerokie paseczki i oklejamy się w ten sposób, że pod spodem idziemy do góry i oklejamy całą pierś od dołu. Od dołu. I sobie taki robimy przyklejony stanik trochę. Dokładnie, ale to jest bardzo fajna rzecz. Kiedy, słuchajcie, mamy mniejsze piersi, ja uwielbiam, słuchajcie, coś takiego, bo wiesz, no my mamy większy biust, więc ta taśma będzie... Tak, my mamy większy biust, ona mówi. Co ona wie tam o większych biustach? Akurat wiem. Słuchajcie, to jest też bardzo fajny wynalazek. Pokaż. Kiedy mamy mniejszy biust... Czyli przykładamy i przyklejamy do góry? To jest wielokrotnego użytku. Daj mi tutaj rączkę. Proszę. O matko, no. Jak to trzymie. Słuchaj, nie wyrzucamy tej foliki, potem zdejmujemy, możemy to umyć. Czyli na mniejszy biust po prostu sobie to przyklejamy i ciągniemy. Tu jest kółeczko, tu mamy. Ciągniemy do góry. Troszeczkę możemy sobie pociągnąć do góry. Bardzo fajne rozwiązanie na taki średni i trochę mniejszy. Tego na prezent może nie proponuję, ale dla siebie. Ale mówimy o naszych takich sytuacjach ekstremalnych, które potrzebujemy, prawda? No oczywiście co, wszystkie takie te staniczki, które są przyklejane troszeczkę. Ale to na małe biusty zdecydowanie. Ale to słuchaj, też, no nie wszyscy też są na świecie, ja wiem. Też są na świecie małe biusty. My tutaj jak robiliśmy metamorfozę, to większość była chyba z takim trochę mniejszym biustem, co? Tak. No i coś takiego, co ja też uważam, że to jest bardzo fajne, kiedy mamy, nie potrzebujemy nosić stanika, a potrzebujemy sobie zakleić tylko sutek, który... Żeby nam nie sterczał, krótko mówiąc. To jest po prostu zarąbiaszcza sprawa, też to uwielbiam. Ja wiem, bo ja mam takie. No. Teraz jest taka nowość, bo ochronka. Były inne trochę. Ty miałaś chyba z takiego grubszego silikonu i z takiego papierku, takie naklejki. Tak. A to jest bardzo fajna rzecz też. Czyli słuchajcie, ten sposób dźwigania biustu do góry nazywa się tapingiem. Takie tapowanie, i tak. Zainteresujcie się tym na YouTubie. Bo to jest fajny sposób na przywrócenie głębokich dekoltów, tak. Mimo tego biustu już trochę nadgryzionego zębem czasu. To ale sobie sprawmy. Wam, tak. My, strona julimex.pl, Madra Babcia 15% rabatu, tak. Na cały asortyment i Paloma Pink, Madra Babcia 15, również 15% rabatu na cały asortyment. Słuchajcie, a co ty to, tam co masz? Jeszcze ja w Julimexie bardzo często stosuję, zwłaszcza w takich okresach świąteczno-weselnych, bym powiedziała, bo to są, słuchajcie, też takie naklejeczki, które, kiedy mamy kłopot i czasami bluzka ma za duży dekolt, tak. Albo sukienka i martwimy się i ciągle musimy poprawiać, pilnować. Regularnie tak mam. To ja ci to zostawiam, kochana. Dlatego, a gdzie to się klei? To są takie malutkie plastereczki, już wam tutaj wszystko pokazuję. To jest taka naklejeczka dwustronna, którą przyklejamy do ciała, na przykład do ciała. Ach, i mocujemy bluzkę. Z jednej strony jest klej, już wam pokazuję. Przyklejamy sobie tutaj, przykładamy bluzeczkę czy sukienkę i już nie musimy się martwić. Ale dla nas to jest wspaniałe. Tak, o, to może być na takiej taśmie jak albo w takich stripach. Albo w takich stripach. I ja naprawdę bardzo często to stosuję w takim okresie, nawet u moich klientek, kiedy przychodzą, to im to daję. Bo i tak jesteśmy skrępowane, naciągamy tą bluzeczkę, bo się obawiamy, że nam coś spod niej wylezie. Tak. A tu słuchajcie, taka dwustronna taśma jak do obrazów przyklejania, tylko do przyklejania na nas. Jest. Czyli jedna strona na skórę, druga strona bluzeczka. I już gadżetów. A to jest do ściągania ramionczek. Ale jakie bardzo fajne, ozdobne, prawda? Wiesz co, Blanka, ja powiem tak. Dziewczyny, właśnie na stronę www.julimex.pl tam jest zakładka akcesoria. Tak, bardzo dużo i zobaczcie, fajnych. Ile rzeczy i modelującej bielizny, i różnych akcesoriów, które nam spowodują, że będziemy się i lepiej prezentowały, i swobodniej
czuły nawet w odważniejszych kreacjach. Że tak. Przejrzyjcie sobie tak. strony julimex.pl i palomapink.com z myślą o upominkach, ale też z myślą o sobie.